Alkohol to dobry biznes dziś? Alkohol to jest zawsze dobry biznes, chociaż to nie jest biznes łatwy, bo to są rynki dojrzałe. Palikot to łebski gość. Inteligentny, szczery, dobrze się z nim rozmawia. W przypadku mocnego alkoholu mi się wydaje, że mam jakąś taką intuicję, jestem podłączony, że tak powiem, pod ogień. O kościele, polityce, wódce, literaturze i piwie dla dzieci. Rozgośćcie się. Ja zaprojektowałem wódkę Kraft Palikot, która będzie miała co dwa miesiące nową etykietę. To jeszcze trzeba kochać Palikota, żeby to kupować, nie? No, trochę takich ludzi jest mimo wszystko. Bo nawet ludzie piszą, nie zgadzam się z jego poglądami politycznymi, ale na alkoholu to się facet znamie. Za co oni pana kochają? Chyba za żołądkową gorzką. Czyli w sumie skrupułów jako producent pan nie ma żadnych? Nie ma. Zrobiłem Piccolo szampan dla dzieci. Jak gdzie nie pójdę dzisiaj, wszystkie dzieci piją Piccolo. Rozpiję polskie dzieci, więc rozpiję polskie kobiety i polskim facetom dam inny alkohol. Musimy kończyć, bo nas spalą. No dobra.